usłyszeliśmy oryginalną wersję Leonarda Cohena, Dance Me to the End of Love i kawałki filmu Scent of a Woman with Al Pacino. Teraz tancerze zatańczą rumbę. Przywitajmy ich serdecznie. So when a man who's speaking, I just want to say that just like you, I should find a way to tell you everything by saying. W rytmie utworu Leonarda Cohena Dance Me to the End of Love oraz rumbę zatańczyli profesjonalni tancerze Amanda Illich i Michael Land. Amanda ukończyła studia w kierunku choreografii i nauki tańca, ale przede wszystkim profesjonalnego wykonania tańca towarzyskiego. Uczy tańczy w Momentum Performing Art Dance Academy. Od 8 lat jest zastępcą dyrektora i choreografem dla non-profit organization Ceremony Dance Company o nazwie Rivers in Motion. Michael był zawodowym hokeistą do czasu, kiedy poznał Amandę. Miłość sprawiła, że tańczą razem od czasu poznania. Podziękujmy tej parze i życzmy im szczęścia. Nie od słów, ale od tańca, dlatego że miłość zaczyna się od ruchu zbliżania się do osoby, którą się kocha, zaczyna się od emocji. Miłość zwykle zaczyna się bez słów, dlatego zaczęliśmy ten wieczór od tańca. Poczekajmy chwilę, zaraz przyjdą i zatańczą walce. Dum da dee da 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 dum da.
Amanda and Michael, thank you so, so much for allowing us to see your great performance, your wonderful personalities. You are a symbol of love, youth, and spring. Do you want to say anything? I want to say thank you so much for inviting us. This was such a surprise for us. We got a phone call saying, hey, would you like to do a Polish event? And I said, I don't speak Polish. But you all have been so wonderful and kind to us, and thank you for letting us dance for you. I hope you have a wonderful evening. I just want to say thank you for putting this all together, yes? Yes. Yeah. Let's give her a round of applause. Przemek Majewski. Chyba zepsułem mikrofon właśnie. Dlaczego się zdecydowałem poprowadzić ten program, program literacko-taneczny jako bokser, sportowiec? A wiadomo, jako dziecko byłem bardzo aktywny, zawsze chciałem się ruszać, grać w sporty. Mój tata zabrał mnie na zapasy, trenowałem zapasy, styl klasyczny przez 8 lat. Kiedy przyjechałem tutaj do Ameryki, tak mnie życie pchnęło, miałem 21 lat w 2001 roku, tak mnie życie pchnęło, że zacząłem boksować, już w Polsce kiedyś zacząłem boksować, ale moja miłość do sportu przerodziła się w pasję i zacząłem ten boks studiować. Dlaczego tak ciężko studiowałem ten boks? Bo w Polsce skończyłem podstawówkę, szkołę średnią, zrobiłem maturę i później studiowałem wychowanie fizyczne, żeby być nauczycielem w szkole. I na drugim roku wyjechałem i już nie wróciłem. Zostałem z dotacji talentów profesjonalnych, ale także nieodkrytych, niedocenionych, niespopularyzowanych. Stąd otwarty mikrofon jest tak ważnym elementem naszego spektaklu. Niech ten wieczór rozkołysze emocje, będzie inspiracją i momentem oderwania się od mantry codzienności. Konwencja tego wieczoru jest motywowanie do wyrażania własnych myśli, uczuć, nastroju wzajemnej życzliwości i szacunku. Zachcemy do bycia sobą, oryginalności i niezależności myślenia, bo jeśli wszyscy myślą tak samo, to nikt nie myśli lub większość nie myśli. Mamy to szczęście, że wystąpi wielu profesjonalistów i talentów w naszym programie, w tym Eugen Malinowski, który koncertuje obecnie w USA. Zgodził się spędzić z nami wieczór i zakończyć go swoim koncertem. Po występie profesjonalnych tancerzy czas na młodą, piękną, utalentowaną aktorkę, poetkę Ewelin Zielińska. Ewelina pochodzi z Andrychowa, województwa małopolskie. Jest w USA od 12 lat. Współorganizuje spektakle w Teatrzyku Bez Rutyny, w Art Gallery Café. Publikuje swoje wiersze w prasie polonijnej. Jej utwory zależą jedynie w analogii pod tytułem Zagraj skrzypku oraz o almachu poetyckim Grzechy niezapomniane. Zostały także wydane przez Art Pro Publico Krynicy Zdrój. Ewelina od ponad roku blisko współpracuje z teatrem Scena Polska prowadzonym przez Kingę Modiewską. Występowała w spektaklach Alicja w Krainie Czarów. O, dziękuję bardzo, teraz widzę lepiej. Występowała w spektaklach Alicja w Krainie Czarów, Betlejem dla Świata, Weselu Wyspańskiego i musicalu Pipi Piączoszka. Ewelina Zielińska zaprezentuje klasykę poezji Haliny Poświatowskiej. Mam dzisiaj zaszczyt rozpocząć ten wyjątkowy wieczór krótką prezentacją sylwetki Haliny Poświatowskiej, niezwykle interesującej poetki nazywanej polską Safoną. Twórczość jej była fenomenem autentycznego erotyzmu i wielkiej miłości życia.
ciężko chora na serce, miała świadomość jego ulotności i ograniczeń. Poezja jej ukazywała więc dramatyczną potrzebę potwierdzenia swojego istnienia wśród światła, kolorów, zapachów, pośród wszystkich zmysłowych doznań. Każdy jej dzień od wczesnego dzieciństwa był walką o przetrwanie, a twórczość świadectwem determinacji, aby doświadczyć życia w każdym aspekcie i poznać wszystkie jego smaki i odcienie. Świadoma swej kruchości, wielokrotnie dawała wyraz siły, starając się świadomie i z radością przeżywać kolejny darowany jej dzień i pozostawić po sobie jak najwięcej. Umarła w wieku zaledwie 32 lat, zawsze wierna swojemu niepokornemu sercu. Jestem dla ciebie czuła, jak dla pszczół cierpki zapach kwiatu. Jestem dla ciebie dobra, jak dla zmęczonych skrzydeł ptaka rozchwiana gałąź. Złoto, opadam na twe powieki, uśmiechem odpędzam myśli, kąśliwe osy. Tą noc dała mi ciebie. Ogromna noc, w której gubiłam rozrzucone po płótnie włosy. Jesteś jak księżyc wyraźny. Świecisz na moim chłodnym niebie. Modlę się do ciebie. Jaka to religia, w której czci się usta wygiętego Boga przed świtów. Ach, religia. Wspaniali bluźniercy. Jesteśmy sobie zamkniętym, czworokątnym światem. Za całą moją miłość, bracie aniele, dałeś mi złoto w tle i błękitną sukienkę i przypiąłeś mi parę skrzydeł i uniosłeś w niebo. A ja nie jestem gwiazdą. Żaden z moich promieni nie rozdarł ciemności. W ciemności umiem tylko kochać. I o kolorach nie wiem nic. W moich zaciśniętych dłoniach złoto zachodzi czernią i krew pochłania błękit i nisko do ziemi, jak ciało twoje do mego, przywiera moje niebo. Bez ciebie, jak bez uśmiechu, niebo pochmurnieje, słońce wstaje tak nisko, przeciera oczy zaspanymi dłońmi. Dzień. W trawie przebudzony motyl prostuje skrzydła.
za chwilę rozbłysną, zawirują najczystszą abstrakcją. Kolory, kolory, kolory. Szeptem modlę się do uśpionego nieba o zwykły chleb miłości. Rosyjsku oryginalnie napisany tytuł brzmi Opuścicie, пожалуйста, синие шторы. Извините, пожалуйста, что я не говорю хорошо по-русски. Wiara, miłość, nadzieja. Nadzieja. Nie bądź smutna, nie złorzecz, nie gniewaj się, wiaro. Jeszcze wielu dłużników wszak masz oprócz mnie. Ku miłości niepewne posyłam spojrzenie. Znad bezgłowia łagodny dobiega jej głos. Rozdawałam się sama w twoim imieniu. Nic nie jesteś mi winien. Dostałam już dość. Nie bądź smutna, matko nadziejo. Jeszcze twoi synowie na świecie tym są. Ten oto utwór Bułata Okudżawy pozwala nam przejść do triady podstawowej. Wiara, miłość, dobroć. Głoszonych przez orkiestrę nadziei Okudżawy. Bułat Okudżawa, syn Ormianki i Gruzina, urodzony w Moskwie w 1924 roku,
zmarł w Paryżu w 1997. Orkiestra nadziei w jego utworach jest może maleńka, ale niezłomna. Popularność zyskał wcale o nią nie zabiegając. Posiadał genialny poetycki dar skrótu, którym pokazuje niezłomne bogactwo uczuć, myśli, także choć trochę gorzką, swoistą filozofię i ironiczną, ale przede wszystkim wiarę w potęgę ludzkiego rozumu. Wszystko to opromienia humorem najwyższej próby. Pieśni Okudżawy zawędrowały do Polski na początku lat 60. tłumaczone przez Witolda Dąbrowskiego, Wojtka Młynarskiego. Za sprawą Agnieszki Osieckiej, przyjaciółki, powstała płyta Okudżawa w polskich interpretacjach. W Rosji wtedy Bułat był nieznany. Twórczość Okudżawy, a także mojego ulubionego poety Sergiusza Jesienina przedstawi nasz wspaniały gość, którego mam zaszczyt zaprosić. Eugene Kolkiewicz to twórca, dyrektor Teatru Dramatycznego Atrium, absolwent Moskiewskiego Konserwatorium w klasie dyrygentury. 17-letni prezenter własnego programu w rosyjskim radio w USA. Muzyk, aktor, człowiek wielkiego serca i umysłu. Nasz szanowny gość podzieli się z nami wykonaniem utworów Okudżawy, Jesienina, a także Władimira Wysockiego. Powitajmy go serdecznie. Ja сегодня буду говорить по-русски, и я говорю это с удовольствием. Вот правда, говорю с удовольствием, потому что вчера мы вот такой же зал, потрясающий, очень теплый зал был в Art Gallery Cafe, где мы делали Жене Малиновский, который вам еще предстоит удовольствие. Сейчас вы меня наслаждаетесь, а у нее еще все впереди. Вот, и мы вместе, он, конечно, в основном, ну а я так на подпевке, на подтанцовке был. В общем, мы выступали там. Вы себе представить не можете, я первый раз увидел такую теплую аудиторию. И для меня это было удивительно, что это люди, для которых русский язык не родной. Родной. Я понимаю, что родной. Я понимаю, особенно когда, да, Мэгги говорит по-русски, это для нее точно родной язык. Но самое главное, я потрясен этим. Говорю вам честно, искренне. И вам низкий поклон. Я действительно руководитель театра «Атриум». Это единственный в Америке русский драматический театр. Он уже существует 15 лет, вплоть до того, что мы ездили на гастроли в Москву. Кстати, в Москву мы возили спектакль, который называется «Посвящается вам фантазии на темы песен Булата Окуджавы». И у нас был аншлаг. Аншлаг – это значит полные залы. И это очень дорогого стоит, когда приехали люди, которые живут здесь, русскоязычные, иммигранты, приехали именно в Москву петь Булата Окуджаву. Путин был здесь? Я с ним не встречался. Мне повезло. Но самое главное, то, что один очень известный автор-исполнитель, может быть, кто-то его знает, Юлий Ким, сказал такую вещь: привезти Окуджаву из Америки в Москву, это нужно быть очень смелым. Мы привезли, сыграли, и поверьте, я могу с гордостью сказать, что был успех. Поэтому спасибо. Ах, какие удивительные ночи. Только мама я в грусти и тревоге. Что же ты гуляешь, мой сыночек, одинокий? Одинокий. Без конца в конец апреля путь держу я.
стали звезды крупней и добрее. Мама, мама, это я дежурю, я дежурный по апрелю. Мама, мама, это я дежурный по апрелю. Из конца в конец апреля путь держу я. Стали звезды и крупнее, и добрее. Мама, мама, это я дежурный по апрелю. Мама, мама, просто я дежурный по апрелю. Ну что ж, я спешу, и только Женя знает почему, потому что спешу для того, чтобы вы скорее услышали гениального человека, который будет перед вами сейчас выступать. Я спою песню «Виноградная косточка». Знаете песню Булата Агуджавы? Знаете, да? Слышали или не слышали? «Виноградная косточка». Она еще называется «Грузинская песня». Она, кстати, она переведена на польский язык, и действительно ее многие знают. Если я сейчас начну петь, я думаю, что вы вспомните. Виноградную косточку в теплую сень зарою, и лозу поцелую, и спелые грозди сору, и друзей созову. На любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле ты вечно живу? Собирайтесь к гости мои на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешения. А иначе зачем на земле ты вечно жил? В темно-красном своем будет петь для меня моя дали. В темно-белом своем преклоню перед нею главу. И заслушаюсь я и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заклубится закат, по углам заметая, пусть опять и опять предо мной проплывут наяву белый путь и синий орел, и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые грозди сорву, и друзей созову, на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Я спою песню «Письмо матери». Достаточно очень популярная песня. Возможно, даже кто-то слышал из вас эту песню в исполнении Евгения Малиновского. Поэтому я думаю, что мы сейчас попробуем свою интерпретацию. Понятное дело, что каждый автор поет по-своему. Есенин, «Письмо матери». Ты жива еще, моя старушка? Жив я, привет тебе, привет. Пусть струится над твоей избушкой тот вечерний
несказанный свет. Пишут мне, что ты, тая тревогу, загрустила ошибка обо мне, что ты часто ходишь на дорогу в старомодном ветхом шушуне, и тебе в вечернем синем мраке часто видится одно и то ж, будто кто-то мне в кабацкой драке саданул под сердце финский нож. Ничего, родная, успокойся, это только тягостная бредь. Не такой уж горький я пропойца, чтоб тебя, не видя, умереть. Я по-прежнему такой же нежный и мечтаю только лишь о том, чтоб скорее от тоски мятежной воротиться в низенький наш дом. Я приду, когда раскинет ветви по-весеннему наш белый сад. Только ты меня уж на рассвете не буди, как 8 лет назад. Только ты меня уж на рассвете не буди, как 8 лет назад. Еще по одному, ведь он не вышел, он совсем ушел. Выпьем, чтобы там ему было хорошо. И где найти теперь слова, чтобы были так же хороши? Разве возраст 42 мог бы жить дожить? И с натугой верится, что не допел он и не доиграл, а месяц не мчится, как позавчера. И выйти на небо хочется, а вокруг такая тишина, как его по отчеству, вот и я не знал. Но, наверное, потому, что он видел жизнь другой, бывало муторно ему на одной земле с тобой. Где ни церковь, ни кабак, ничего не свято, где немножко все не так, да все не так, ребята. Да ведь он поэтому грубил и насиловал наш слух. Так за что же он нас любил, и те, кто нем и глух? Копытом кони землю бьют, все пропахло ладаном. А песни, песни после допоют их, будет долго надо нам. Эх, раз, да еще раз, да еще много-много-много раз. Эх, еще раз, их будет долго надо нам. Эх, раз, да еще раз, да еще много-много-много-много-много раз. Эх, еще раз, их будет долго надо нам. Спасибо. Есенин написał piosenkę o matce. Wiersz o matce, dlatego że w większości życia był sierotą. Był człowiek, mężczyzną, dzieckiem, który szukał miłości. Właściwie szukałam rosyjskiej wersji mojego ulubionego wiersza. Tyle jest smutku w naszym wzroku,
Zbyt gorzko przyznać, zbyt boleśnie, że tylko ów miedziany spokój pozostał nam w tym późnym wrześniu. Żenia, w dzień rodzenia wasza dociera skazała: Papa, wy ocień хороший człowiek. I agree, wy ocień хороший człowiek. Spasiba. Okay. Chcę teraz wyjaśnić, że od 20 lat pracuję w rządzie federalnym. Swoją pracę i wysoką pozycję zawdzięczam znajomości językowi polskiemu, rosyjskiemu i niemieckiemu. Moja praca zaczęła się od tłumaczeń z tych języków na język angielski. Dlatego jeżeli mogę inspirować, uczmy się języków. Sztuka nie ma granic. Sztuka nie ma narodowości. A poza tym jesteśmy Słowianami, czyli czujemy trochę podobnie. Ponieważ jest to trzeci spektakl, który realizuję. Pierwszy spektakl był spektaklem słowa i dźwięku. Próbowałam znaleźć coś, co nas Polaków łączy. I pomyślałam, że słowo polskie jest czymś, co nas łączy. Stąd wieczór słowa i dźwięku. Drugi wieczór był wieczorem nostalgii listopadowej. Było to preludium Święta Zmarłych. Pomyślałam sobie wtedy, że niby każdy z nas umiera samotnie, indywidualnie, ale to doświadczenie dotyczy każdego z nas. Stąd też nas łączy. Ten wieczór, ten spektakl, ponieważ nie robiłam nic przez kilka miesięcy, jest wieczorem spóźnionego karnawału, spóźnionych walentynek, wiosny, miłości. Wieczór poetów, który jest właśnie głównym elementem naszego wieczoru, rozpocznie Iwona Szybowska, współorganizator tego programu. Przedstawi ją Patryk Majewski. Iwona Szybowska, urodzona na ziemiach odzyskanych, jej rodzinne miasto to Zielona Góra i Wrocław. Studiowała turyzmatologię na AWF-ie w Poznaniu, architekturę oraz sztuki piękne na Academia Nazionale di San Luca w Rzymie, a także Neurolinguistic Programming w Institute of Chicago przy Loyal University. Od wielu lat mieszka w Stanach Zjednoczonych. Jak mówi o sobie, czuje się obywatelką świata. Zapewne za sprawą ojca Amerykanina i mamy urodzonej w Moskwie, a także dziadków, których rodowody sięgają Niemiec i Francji, sporo czasu spędziła podróżując. Pasjonują ją inne kraje, ludzie, ich odmienna kultura, obyczaje i kuchnia. Uwielbia gotować, szukać nowych smaków, tak w kuchni, jak i w życiu. Książka to jej pierwsza miłość. Z czasem sama zaczęła pisać poezję, felietony, opowiadania, teksty piosenek. Jest autorką 3 tomików wierszy, opowiadań i innych projektów literackich. Jej poezja była publikowana w wielu literackich tygodnikach. Za ogromne wyróżnienie poczytuje sobie publikacje w kulturze paryskiej. Jest laureatką kilku konkursów. W jej rozwoju poetyckiej wrażliwości odegrała dużą rolę znajomość i rozmowy o literaturze i poezji z Tymoteuszem Karpowiczem, z którym w ostatnich latach jego życia była zaprzyjaźniona. Iwona Szybowska. Dobry wieczór Państwu. Bardzo czuję się zaszczycona faktem, że mogę tu Państwu zaprezentować jeden z moich wierszy. Natomiast po tak wybitnym artyście, jakim jest Żenia i po jego pięknych piosenkach, chciałabym jeszcze, ponieważ mam taką małą refleksję, podzielić się z Państwem kilkoma słowami. A mianowicie, ja myślę, że wszyscy dzisiaj odczuwamy jedno, że nie ma podziałów, nie ma granic, ponieważ sztuka łączy wszystkich. Prawda? Jeżeli się ze mną zgadzacie, to dziękuję. Ponieważ
znajomość z tym Mateuszem Karpowiczem była naprawdę dla mnie ważnym elementem mojego życia. Postanowiłam dzisiaj przeczytać jeden z jego nielicznych wierszy o miłości. Tytuł wiersza: Biały Niedźwiedź. Gdy dźwięk spotyka się z dźwiękiem, blask z cieniem, materia z materią. Wszędzie tropimy zawzięcie dwie białe gwiazdy jej nóg. Kim jest ta istota, że ciągle zdyszani zmieniamy spocone tęczówki, by ujrzeć ją jeszcze jaśniejszą i trwalszą? Dla kogo niesie swą skórkę delikatniejszą od włosków na uchu myszki, wsłuchanej w piosenkę czmiela? Kim jest ta dziewczyna? Pytamy, przysłonięci światłem jej ciała, nigdy pachnącym obłokiem. Kim jest? Kim będzie? Szepczemy, wołamy, śnimy, pochyleni nad śnieżną przepaścią obcej urody, gotowi rzucić się w dół, w śmiertelne koło zachwytu, za samo prawo pytania i obłęd męskiego pragnienia. A kiedy jej blask już złowimy i przełamiemy go na pół, dwie gwiazdy z niej uczynimy, dwie chmury, dwa białe źródła smutne. A kiedy już nie ma tajemnic, objawia się w zwykłym szlafroku, poprawia nam sny, pod głową zamyka książkę otwartą, patrzymy na nią jak na białego niedźwiedzia, co chce spać w naszych źrenicach. Jak w bryłkach lodu polarnych, które pocięte mieczami złóż magnetycznych spływają wzdłuż naszych planów ucieczki. Patrzymy na nią, patrzymy i wściekli za jej potęgę cofamy źrenicę, aby nie miała gdzie zamieszkać. Twarze miłości. Kiedy zdarza się miłość niespełniona, to nosi w sobie całe życie żal i łzy. Potrafi stać się dla nas świętą, niekiedy zwykłym elementem gry. Pierwsza jest zawsze naiwna i słodka. I takiej drugiej nie znajdziesz na świecie, ale przemija tak samo szybko jak małe burze rodzące się w lecie. Kiedyś zdradzimy ją z byle okazji i zostawimy samotną, całą we łzach, z nadzieją, że inny znajdzie ją w kącie, może z litości weźmie pod swój dach. Lecz kiedy spotkasz tę miłość ostatnią, tę miłość jedyną, tę ważną, to wiesz, to będzie ci światłem i gwiazdą opatrzną. Jej nie przeliczaj na żadne pieniądze, nie marnuj czasu i bardzo się spiesz, żeby nie znikła, nie poszła, przepadła. Ty jej nigdy nie zdradź, nie okłam i nie sądź. Nie pytaj kiedy, po co i za co, ty dla niej bądź, po prostu bądź. Ona nie będzie obłudna, przewrotna, nawet gdy będzie wampem, aniołem lub dziwką. Będzie zbawieniem, lekarstwem, nadzieją. Bo taka miłość choć jeden raz w życiu zdarzyć się może wszędzie i wszystkim. Tej nigdy nie zdradź, nie okłam i nie sądź. Nie pytaj kiedy, po co i za co, ty dla niej bądź, po prostu bądź. Miłość jest taka, że wiele ma twarzy, czasem dojrzałą i w pełni świadomą, albo urodzi się wiecznym włóczęgą i nie utrzymasz jej zbyt długo w domu. Bywa pijana tęsknotą nad ranem, topiąca smutki w barowym niebycie lub pisze listy gorące, miłosne, w starym, wytartym, zielonym zeszycie. Czasem zadziorna i skacze do oczu i będzie się biła o swoje do krwi, albo ubierze się w starą woalkę, zbyt obojętna, że ktoś z niej kpi. Lecz kiedy spotkasz tę miłość ostatnią,
tę miłość jedyną, tę ważną, tę wiesz. To będzie ci światłem i gwiazdą opaczną, tej nie przeliczaj za żadne pieniądze. Nie marnuj czasu i bardzo się spiesz, żeby nie znikła, nie poszła, przepadła. Tej nigdy nie zdrać, nie okłam, nie sądź. Nie pytaj kiedy, po co i za co. Ty dla niej bądź. Po prostu bądź. Ona nie będzie obłudna, przewrotna i za nic w świecie cię nie porzuci. Czy będzie wampem, aniołem czy dziwką? Będzie zbawieniem, lekarstwem, nadzieją? Bo taka miłość chociaż jeden raz w życiu zdarzyć się może wszędzie i wszystkim. Ty nigdy nie zdrać, nie okłam i nie sądź. Nie pytaj kiedy, po co i za co. Ty dla niej bądź. Po prostu bądź także miłością. Dziękuję. Bez twojego wsparcia jestem zbyt słabym człowiekiem, żeby mogła zrealizować taki program. Także dziękuję jej bardzo serdecznie. Następną poetką, której przyznam się nie znam, która chce przeczytać swój wiersz, jest pani Maria Childs, a po niej mistrzyni satyry. I dwie rozrywki, pani Wiesia Sykut. Także proszę panią Marię Childs, a potem panią Wiesię Sykut do przeczytania jednego wiersza. Zapraszam serdecznie. Serdecznie dziękuję. I będzie to wiersz w gwarze góralskim, dlatego że jestem góralką. Dziękuję, dziękuję. To jest niespodziewane, bo się nie spodziewałam, że będę mówić, ale... Kapła wietrze, cysta piękne, prym z grabiami, lacem sprytnie. Łobzią się po świecie, jako chłopy rżną po pokusie. Łaspertują dziewki trowę, w toro posknie w porę prawie. Hej, nad giewątym mieluczko, spisę dzicie cichućko. Hej, zatracony czas, zwrócił grol kapelus, posad w las. Co to będzie przecie, grzmi. I jakie myśli nie spodziewanymi opowiastkami plecie. Resztę już niebocy. Następny wiersz wam powiem. Za mną mnie tropis, za mną se chodzis, męcis do wnuka, pytą ci się, coś ci potrzeba. A ty mnie w tej bierę swoje gości, zaciskos tej swojej przeokropnej pięści. Kiedyś ty mnie przecie nie urodził wcale, co byś ty mnie ściskał głową łopowale. Hawka Dunaj nic nie sumi, hawka ino myśli płyną, tu się człowiek w śródni kąpie, cystą myślą swoich pragnień. Hawo witać świata kawo, a w łocach się robi mąd. Syćko widzę, ino nie ma moich stron, mojej chaty umielonej, mojej twardej, skolnej ziemi. Kasie przecie, co wie dobrze cu, kaześ przecie moja gwaro, uciekos mi wse,
a już go popuścili. Po zołądku cłeka muli, nikt się kucie nie przytuli. Jeno ból. Dziękuję. Idzie zima, na biało ubrana. Cieszą się ludzie, lepią bałwana. Ulepili też wcześniej śniegową bałwankę. Może się nada na jego kochankę. Bałwan jak bałwan, w głowie amory. Od tej miłości aż prawie chory. Bo jej okowy to wielka siła. Lecz krótko trwała, bo się zjawiła. Przepiękna i zgrabna bałwanica. Wpadła mu w oko jej kusa spódnica. A to, co pod nią się ledwie mieści, jest tak powabne i pełne treści. Szaliczkiem z włóczki zalotnie machała, na oczach bałwanki go podrywała. Więc ją od razu grom jasny trzasnął, bałwan ze strachu pod niebo wrzasnął, bo ta niewiele myśląc lekko się zgięła i z tego przysiadu w nos go walnęła. Od tego ciosu marchew przywiędła, lecz ta nie kończy, wręcz się rozpędza. Z rozmachu w tyłek mu zasadziła takiego kopa, że rozwaliła śniegową kulę, na której stał, więc stracił oparcie, jakie w niej miał. I zaczął krzyczeć i wić się w bólu, a na dobitkę, jak w dzikim ulu, brzęczało mu w śniegowej głowie, bo zarobił cios miotłą w kapelusz, co się zowie. A ona do czerwoności już rozjuszona wrzeszczy do zdziry. Ja jestem żona i jak nie trzaśnie i jak nie przygrzmoci, że tej ze strachu tyłek się poci. I tak się bardzo i mocno pociła, że się zupełnie do dna rozpuściła. Na nic się bałwan gorzko użala, bo tej nie dosyć ogień rozpala. A taka w sobie nieprzejednania, do tego łajzy, do tego drania, że w oczach widać rozpacz i szał, więc się rozpuścił dokładnie tam, gdzie stał. A kiedy zemsta się już dokonała, bałwanka ostygła, zimno spojrzała na dwie pozostałe mokre plamy z ukochanego i jego flamy i pomyślała z niewielką troską, że miała rację na litość boską. Bo tym, co innych łatwo zdradzają, gorsze historie się przytrafiają. Ci przecież tylko się rozpuścili, ze śniegu w wodę się przemienili i popłynęli w dalekie morza. Czy takich zdrajców może być szkoda? Bo taki to już bałwani los. Zdradzisz swą miłość, dostaniesz w nos. Mira Szabla, utalentowana piosenkarka i kompozytorka, podróżniczka, zaprezentuje współczesną wersję Adagio Dimol na smyczki i organy Albino Niego. Historia kompozycji tego utworu, zaliczana do neobaroku, rozpoczyna się od znalezienia po II wojnie światowej w zbombardowanej bibliotece w Dreźnie manuskryptu małej części sonaty skomponowanej przez weneckiego kompozytora Tommaso Albinoni przez Romeo Gisatto. Do Albinoniego należy jedynie partia basu, część melodyczna o harmonizacji rytmu dobioru instrumentów została stworzona i po raz pierwszy nagrana w 1958 roku przez Remo Gisotto, który podał się jedynie jako redaktor, wskazując Tommasa Albinoniego jako kompozytora. Oto Mira Szabla we wspaniałym, współczesnym wykonaniu Adagio. Witam Państwa serdecznie. Adagio. Adagio. Czy ja Ciebie znajdę dzisiaj w każdym sercu? To jest mój adagio. Każdy położy rękę na sercu i szuka swojego adagio.
I don't know where to find you. I don't know how to reach you. I hear your voice and the wind. I feel you under my skin. Within my heart and my soul, I wait for you, Adagio. All of these nights without you, all of my dreams surround you. I see and I touch your face. I fall into your embrace. When the time is right, I know you will be in my arms. I close my eyes and I find a way. No need for me to pray. I've walked so far, I fight so hard. Nothing more to explain. I know all that remains is a piano that plays. If you know where to find me, if you know how to reach me, before this night fades away, before I run off. To say that you will hear my heart, that you will give your life forever, you will stay. Proszę Państwa, jeszcze raz dla Miry za wykonanie tak trudnego neobarokowego utworu Adagio Albino Niego. Proszę, podziękujmy za tak wspaniały występ. Planowałam podziękować na końcu Markowi za pomoc i za całą oprawę artystyczną, ale dziękuję mu teraz. Dziękuję Ci, Marku, bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. W wersji współczesnej Adagio śpiewa Kanadyjka pochodzenia włoskiego Lara Fabian, o czym nie wiedziałam. A wychowując się w Polsce, znałam wersję Adagio w wykonaniu Urszuli Sipińskiej. Nie wiem, czy ktoś pamięta. Znów się zbudziłam wcześnie, znów cię nie znalazłam we śnie. Tak nam do siebie daleko, dniem oddzieleni jak rzeką. Czy odnajdziemy się znów? Oddaleni to nie swoich snów.
mała zmiana planów, ponieważ nasz wspaniały gość, Jewgen Malinowski, ma jeszcze występy poza naszymi, także przepraszam Państwa, którzy mieli teraz występować. Jesteśmy tak szczęśliwi, że Jewgen mógł przyjść do nas, mimo tak zajętej trasy koncertowej.